witam się, a dzisiaj zapraszam Was, a będziemy gotować, będę pokazywać Wam, mam dla Was fajny przepis, jest to sałatka z makaronem, coś dzisiaj innego niż zawsze, będzie to sałatka z makaronem i z polską kiełbasą, z Polish sausage. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało, tak jak zawsze Wam się podobają może przepisy i Wam smakują, że zrobicie. Jest to prosta, szybka sałatka, nic skomplikowanego. Zaraz Wam pokażę, jak przygotować, nie trzeba dużo produktów. Bardzo proste. No dobrze, no to zabieramy się teraz za robienie tego przepisu. Wszystko pokażę, wytłumaczę, no i rachcia, robimy. Dobrze, to zaczynamy nasz przepis. Do przepisu naszego będzie potrzebny nam tak makaron. A może być makaron, jaki kto lubi, aby był makaron ugotowany, to jest ugotowany już do miękkości makaron. Mogą być świderki, ja mam akurat takie, mogą ktoś być muszelki, czy tam jakieś inne różne makarony mogą być. Ważne, żeby był ugotowany do miękkości i wystudzony. Dobrze, kolejną rzeczą, którą będzie nam potrzebna, będzie kiełbasa, bo będzie to sałatka z kiełbasą zwyczajną, albo jaką ktoś lubi, szynką. Może być różna szynka, jaką kto lubi. Ja mam akurat taką kiełbaskę, tą cienką. Seler, to jest seler, jak to się nazywa? Seler naciowy, taki pokrojony w cienkie takie paseczki. Kukurydza zwykła, kukurydza to jest z puszki. A tradycyjna zwykła kukurydza, groszek, też tradycyjny zwykły groszek, też z puszki. Będzie nam potrzebna również fasolka. Czyli fasolka będzie nam potrzebna, ja mam fasolkę czarną, będzie to, że jest fasolka z puszki, ale jak ktoś woli ugotować sobie swoją fasolkę, to też jest dobrze. Będzie nam potrzebna, a będą nam potrzebne również pieczarki marynowane i pokrojone, tak wyglądają. Tradycyjnie pieprz, tradycyjnie sól. A co tu jeszcze mamy? No oczywiście będzie nam potrzebny majonez. A będzie też potrzebny nam trochę keczupu. Ja mam akurat pudliszki, ja mam z tej firmy, a ja lubię pikantny, więc mam ten pikantny. A jak ktoś lubi jakikolwiek majonez, może być. Oczywiście będzie potrzebna nam miska, żeby to mieć gdzie wymieszać. Deska do pokrojenia i wszystko, także zaczynamy. Tak, może zaczniemy od sypania tego makaronu do tej miski tutaj naszej. Tak, wsypuję to. Dobra, odkładam na bok tą miskę i zajmę się pokrojeniem tej naszej kiełbasy. Kroimy ją w takie kawałki. Ja to tak kroję na pół. Tak kroję. I tak. Nie musi być super za cienko, no ale nie może też być tak za grubo, tak? No ale jak ktoś lubi, tak sobie pokroi. Tak, tak, dobrze. I wsypujemy to do naszej tutaj miski. Z tą kiełbasą. To jeszcze raz przypomnę, może każdy sobie dać jaką kiełbasę lubi. Może to być szynka. Ja tam nie wiem, ja akurat lubię tą. Według mnie ona się fajnie sprawdza do sałatek. Dlatego używam takiej cienkiej kiełbasy wędzonej. Nic specjalnego. Najtańszej. No tak fajnie to wygląda. I pokroję dalej. Tak jak widać, nie potrzeba to dużo składników. Nie jest to jakaś sałatka taka, jak już mówiłam wcześniej, skomplikowana. Dobrze. Tak o tak o. Dajemy to tu. Dobrze, to ja się jeszcze zabiorę za pokrojenie tej kiełbaski. I będziemy zaraz wszystkie składniki wsypywać dalej. I będziemy to dokańczać i mieszać. Fajna sałatka. Syta jest ta sałatka, bo to jest sałatka z makaronem. Może być sałatka na obiad. Czy na przykład na lunch do pracy, na kolację, czy może też być, jak ktoś na przykład jakąś imprezę robi. Według mnie bardzo fajna, a też sałatka z tego może być, tak? Dobrze. Dobra, to lecimy z tym koksem. Kończymy kroić tą naszą kiełbaskę. Tak, o. Tak, żeby się nie uciąć, oczywiście patrzymy na paluszki. O, dużo tragedii nie trzeba. Tak, jak ktoś kiedyś kucharzył, to wiem, o czym mówię.
Dobrze, no to dodajemy pomału te nasze pieczarki marynowane, pokrojone, wsypujemy. Dajemy naszą tą fasolkę, też wsypujemy. Trochę tą miskę mam, nie wiem czy nie za małą, miejmy nadzieję, że to wystarczy. Kukurydzę, trochę to może już przemieszam, żeby to tam się wszystko powkładało, te składniki. Później będziemy to mieszać z tym majonezem. Dobrze, to kukurydzę. Za każdym składnikiem teraz starać będę się trochę to przemieszam, żeby to wszystko fajnie tam powchodziło w każde tyrowki. Tak, żeby to wszystko fajnie się połączyło, dobra? To teraz groszek. Wsypujemy nasz groszek. I znowu to przemieszam. Do przypraw będziemy używać tak pieprzu i sól. Na zwyklejszych przypraw. Oczywiście miskę mam taką prawie. Jeszcze trochę by było więcej, by się nie zmieściło. Jak już wiecie, ja gotuję wszystko na oko, składniki. No ale widzicie, fajne wszystko wychodzi, nie? Ja nic nie odmierzam. No, po co? No. No ale jak ktoś lubi, to może. Ja nie podaję składników, tam 20 deko czy coś, bo u mnie to tak wygląda zawsze. Dobra. To damy teraz tego soli i pieprzu, tak? No. Ja daję pieprzu dużo. No jak ktoś lubi więcej, mniej, albo w ogóle, to może nie dać, prawda? Bo mi kręcino się sobie kiepna, bo ten pieprzu. Ale tam pieprzu nie żałuję, jest to też duża porcja. O! Dobra. O, po tym pieprzu, sorry. Skończmy może z tym pieprzem. Bo będziemy kichać cały odcinek. Tak? Dobra. I soli nie za dużo, prawda? Bo to jest już wszystko tam solone, czyli ten, podejrzewam, ten groszek. Pewnie posolili już, a tą kukurydzę w tych puszkach wszystko nasolili, więc dużo tego nie dajemy. Troszeczkę keczupu dajemy. Takiego keczupu, tak jak widać tutaj. Troszkę. I teraz spróbuję to trochę przemieszać tym keczupem. Dobra. Fajnie pachnie, aromatycznie już. Z tym selerem. Nie wiem. Fajna sałatka, nawet mi się wydaje, że ona może być do grilla. No nie wiem, jakby sądzicie. Ale no, dla mnie do grilla też może być. Czy na jakiś piknik na zewnątrz. Tak. Dobra. I dodamy teraz majonezu. Będziemy majonez. Tak. Wszystko? Nie, nie oszczędzam na majonezie, tak? Daję dużo majonezu. Ale ile ktoś tam lubi, no to daję. Dobra. Mam nadzieję, że to mi to wszystko wystarczy. Ten majonezik. Ja mam akurat kielecki. A to firma nie ma znaczenia. A był majonez, no nie? Jaki kto lubi, taki daje. Dobra. Ja to tylko sobie trochę tutaj tą deskę odłożę na bok. Tutaj lepiej to tak będzie. I zaczynamy to mieszać wszystko. Te nasze składniki, tak? Wszystko trzeba dobrze pomału wymieszać, tak jak mam tą Michę taką ledwo. Ale co dam radę, no bo jak to, ale ja dam. Ja zawsze daję radę. No. Najważniejsze, żeby wam smakowało, bo o to mi chodzi. Żebym ja coś gotowała, no i żeby wam smakowało, a nie ja gotuję coś, a mam nie będzie smakować, prawda? Ale ja tam wiem, że wam zawsze wszystko fajnie smakuje, prawda? Dobra. Widzicie? Wymieszana, pyszna sałatka. Ja myślę, że tak na drugi dzień będzie jeszcze lepsza. Żeby można ją potrzymać w lodówce czy coś. No i drugiego dnia ją zjeść. Wiecie, im dłużej to się przegryzie, będzie lepsze, tak? Tak wam pokażę, tak ona wygląda.
Myślę, że fajnie się prezentuje. O tak, o. Upsasa. No, tak wygląda nasza sałatka. No dobra. No to ja znowu. Mam już tą sałatkę, więc zaraz ją będę patrzeć, jak ona smakuje. No i wam pokażę. Tak wygląda moja sałatyczka z makaronu i kiełbaski, tak? No dobra. Popatrzamy. Dobra. Fajna. Seler. Taki jest aromatyczny. W tej sałatce. Ta kiełbaska. A wszystko się fajnie prezentuje. Uważam, że wyszło bardzo fajnie. No i myślę, że ją zrobicie. I wam się spodoba. Tak ona wygląda. Smakuje zajebiście. No tak jak wszystko, co ugotuję. No nie? Dobra, to ja kończę dzisiaj, a mój przepis na moją sałatkę, ten film. Mam nadzieję, że wam się będzie to podobało, będzie wam smakowało. To na razie, do następnego filmu, vloga, przepisu, nie wiem, bye!